Państwu, Bogdan Miszczak, witam w programie Gość Obiektywu. A rozmawiał będę z panią Dorotą Łukaszyk, samorządowcem, menadżerem służby zdrowia, innym słowem dyrektorem szpitala w Ustrzykach. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie, witam widzów telewizji Obiektyw. Słyszy się ogólnie, że w służbie zdrowia jest źle, że są kolejki, że SOR-y są bardzo przeciążone. Czy te strajki, które są zapowiadane lub gdzieś uczestniczą w nich różni pracownicy służby zdrowia, dotyczą również szpitala w Ustrzykach? No ja akurat nie, rzeczywiście jak objęłam stanowisko dyrektora szpitala w Ustrzykach, miałam sytuację bardzo ciężką, bo praktycznie zatrzymany był w swojej pracy oddział chorób wewnętrznych i ponad 3 miesiące usilnych starań moich doradców, pracowników udało nam się ten oddział ponownie uruchomić i w zasadzie od tamtej pory sytuację mam bardzo stabilną. Myślę, że taka komunikacja z pracownikami, przede wszystkim słuchanie ich oczekiwań, uspokaja pracę, daje pewność przyszłości i myślę, że to jest takim uwarunkowaniem, że wszyscy mamy poczucie, że jesteśmy tak naprawdę na jednym wózku i to w naszych rękach jest, jak szpital funkcjonuje, jaką zapewnia opiekę. Ale ten wózek pani musi prowadzić i czy nie zastanawiała się pani, po co mi to jest potrzebne? Zdecydowanie tak. Ja mało tego, ja nawet zabiegałam o to, żeby zostać dyrektorem tego szpitala. Szpitala w dzisiejszych czasach. Szpitala w Ustrzykach Dolnych, zadłużonego? Wszyscy właśnie moi przyjaciele, zwłaszcza znajomi, osoby bardzo życzliwe, mówili wprost: Dorka, po co ci to było? Natomiast ja widziałam i dochodziły mnie słuchy, że rzeczywiście ten szpital jest zagrożony, jego w ogóle stabilność, już nie mówiąc o finansowej, ale przede wszystkim kadrowej i jego istnienie jest absolutnie zagrożone i troszkę tak ambicjonalnie podeszłam do całego przedsięwzięcia i tematu i tak sobie postawiłam za punkt honoru, żeby uratować, postawić na nogi i żeby szpital wrócił do czasu swojej świetności. Bo ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, niedawno, szpital w Ustrzykach borykał się z bardzo trudnymi, z bardzo wielkimi problemami. Wydawało się, że ta jednostka jest całkowicie do zamknięcia. A dzisiaj? Myślę, że problemy są porównywalne, może w niektórych zakresach nawet jeszcze większe, ale naprawdę robimy wszystko, żeby przede wszystkim uświadomić i władzom, bo to szpital powiatowy. On nigdy nie będzie kliniczny, to będzie po prostu władzom, szpital, mały szpital bieszczadzki. Dokładnie i władzom na wyższym szczeblu, że to jest szpital mimo wszystko strategiczny ze względu na jego lokalizację, tak, ze względu na jego lokalizację. Jest to szpital położony przy granicy, jest to szpital, który również gdzieś tam jest oznaczony na takie działania, powiedzmy, w kraju niepożądane, ale przede wszystkim to jest szpital, który w okresach wakacji czy zimy ma potencjalnie, musi mieć możliwość. Dla turystów może być to ostatnia deska ratunku. Dokładnie tak, albo ta pierwsza deska. Albo ta pierwsza. Myślę, że ta pierwsza jest zawsze ważniejsza, żeby dobrze zareagować, żeby mogli być doskonale zdiagnozowani, przebadani i szybko przetransportowani, bo to, tak jak pan zauważył, to nie jest szpital kliniczny, w którym mamy, nie wiem, wykonywać operacje na otwartym sercu i żeby jeszcze cały świat to oglądał. Nie, to taki szpital temu nie służy. Pierwszej pomocy? Pierwszej pomocy, ale bardzo dobrej jakości, szybkiej pomocy, szybkiej diagnostyki, w miarę możliwości bezbłędnych decyzji. Bo dzisiaj szpital to jest dobry lekarz, dobra pomoc i dobry sprzęt. Nic więcej nie potrzeba. Każdy personel jest ważny w szpitalu. Lekarz na pewno jest najważniejszy i taki najtrudniej zastępowalny. Bo tak naprawdę lekarz decyduje, w jakim kierunku cały proces diagnostyczny, terapeutyczny będzie przebiegał. Na pewno aparatura medyczna. W dzisiejszych czasach jest sprzęt, który można zero-jedynkowo ocenić, który jest niezbędny, wymagany w tym pierwszym kontakcie, w tym pierwszym zdiagnozowaniu pacjenta i są takie minima, które szpitale na poziomie powiatowym powinny po prostu posiadać. Czy to, że pani jest radną wojewódzką, że jest pani radnią wojewódzką, też z ugrupowania, które dzisiaj rządzi, tak można powiedzieć, pomaga w prowadzeniu takiej jednostki jak szpital? Jestem przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej
I nie ukrywam, że jestem blisko tych wszystkich wiadomości, które rzeczywiście, z którymi borykają się inne szpitale, ale widzę też problemy takiego małego szpitala, jak szpital powiatowy w Ustrzykach Dolnych. I uzdrowienie służby zdrowia, w moim odczuciu, a jestem o tym przekonana, na pewno polegać może tylko i wyłącznie od działań oddolnych. My najpierw musimy zabezpieczyć to, co jest podstawowe dla każdego człowieka, potencjalnego pacjenta, którym jesteśmy tak naprawdę wszyscy. Później przez działania tych szpitali o wyższym stopniu referencyjności, które już mają jakąś specjalistykę, ale również niezbędną do jakiejś populacji, jak na przykład oddziały kardiologiczne, oddziały neurologiczne, aż w kierunku tej takiej do szpitali klinicznych, szpitali uniwersyteckich, gdzie rozwiązywane są tak naprawdę te największe, ale jednak jednostkowe problemy zdrowotne. I do tego trzeba dążyć, że te zmiany no, muszą wychodzić oddolnie. Czy pomaga bycie samorządowcem? Na pewno tak. Wiedza nawet o niektórych projektach, które są realizowane, o dofinansowaniach, które wchodzą w zakresie choćby ochrony zdrowia. To jest zawsze ta pierwsza wiedza, na której można budować swoją pracę. Czy ten szpital w Ustrzykach Dolnych, uważa Pani, że został już uratowany i idzie w dobrą stronę, że już minął ten kryzys finansowy, bo to było najważniejsze odchodzenie lekarzy, bo to ten szpital był na końcu świata. Czy to już jakby minęło, czy dzisiaj jest najważniejsza stabilizacja tylko pracy? Myślę, że te najważniejsze problemy mogą w każdym momencie się pojawić. Z tego względu, jak ogólnopolski strajk lekarzy na przykład. Na przykład, czy nawet strajk lekarzy na jednym oddziale. I automatycznie może się posypać każdy następny oddział. I wydaje mi się, że niestety te braki kadrowe, które są widoczne w każdym szpitalu i wiemy doskonale, że czasami oddziały funkcjonują na takich minimach kadrowych i to jest bardzo niebezpieczne z wielu względów. Ale to jest we wszystkich szpitalach. We wszystkich. Dlatego myślę, że takie ogólne działania systemowe powinny zmierzać ku temu, żeby lekarzy lokować, nawet rzadziej robić pewne oddziały w takim zakresie, oczywiście w jakim są potrzebne, w tych miejscach, które są właśnie niezbędne. I myślę, że to są takie działania systemowe, które można w normalny sposób rzeczywiście kontrolować, układać, no, mówiąc kolokwialnie, spinać w taką mapę, co gdzie powinno funkcjonować. I to jest chyba taka jedyna słuszna droga, żeby w pewnym momencie nastąpiła ta stabilizacja. Natomiast jeśli chodzi o ustawy, o rozporządzenia, które jednoznacznie mówią, jak powinny wyglądać normy kadrowe na danym oddziale, jakie powinny być normy sprzętowe, czyli tak de facto coś, co musimy utrzymać, coś, co musimy sfinansować, jak na przykład właśnie kadry medyczne, które są podobne na każdym oddziale funkcjonującym w innych szpitalach. I to są koszty, to są stałe koszty. Więc proszę mi powiedzieć, w jaki sposób może równorzędnie konkurować, czy trudno może powiedzieć konkurować, utrzymywać się szpital z połowę mniejszym kontraktem, bo taki mam. W Krośnie czy w Rzeszowie, a w Ustrzykach Dolnych. Dokładnie tak, ale nawet takie rzeczy powiedzmy porównywalne, bo trudno porównywać rzeczy nieporównywalne jak szpital w Ustrzykach i szpital na Lwowskiej. Ale możemy się porównać śmiało do szpitala, który działa na podobnych zakresach w Lesku, prawda? I szpital w Lesku, ryczałt ma prawie dwukrotnie wyższy niż szpital w Ustrzykach. No to jestem radną, to załatwiam to. Od tego wybraliśmy jako menadżera. Więc chyba musimy odejść od tego załatwiania. Wydaje mi się, że to jest ten dobry moment, żeby rzeczywiście ocenić, co jest potrzebne i to dofinansowywać. I być docenionym za to, co się robi, a nie na jakim poziomie ktoś jest. Dokładnie w hierarchii. Tak. Uważam, że publiczna ochrona zdrowia to nie jest branża, na której mamy się dorabiać, zarabiać, osiągać wyniki finansowe. My musimy się po prostu bilansować. I do tego zmierzamy, żeby stworzyć takie warunki, zarówno kadrowe, sprzętowe, żeby zabezpieczały pacjentów lokalnie, tu gdzie oni są po prostu, tu gdzie to jest potrzebne i niezbędne i w takim zakresie, jak to jest potrzebne. Pani dyrektor, to jeszcze raz zapytam, kiedy zapytałem, po co pani to bycie dyrektorem czy menadżerem szpitala, to pytam się, dlaczego, po co pani i dlaczego pani się zdecydowała zostać
szefem, organizatorem Centralnego Ośrodka Sportu. Jak połączyć te dwie rzeczy? Ja wiem, że sport i zdrowie to jest, równoważy się, ale tutaj budujemy coś nowego, a tutaj staramy się utrzymywać coś funkcjonującego. Da się to radę połączyć? Myślę, że czy połączyć, to nie wiem. Czy można sobie pomóc, łącząc te dwie funkcje? Myślę, że na pewno. Centralny Ośrodek Sportu jest to rzeczywiście przedsięwzięcie ogromne. Przyszłość dla Ustrzyk. Przyszłość dla Ustrzyk nie tylko. Myślę, że dla Bieszczadów i dla całego Podkarpacia. Jest to ośrodek, który zamierzamy wybudować na miarę, w standardach wysokoeuropejskich, najlepszy na pewno w Europie. Najlepszy na pewno w Polsce i taki kompletny, który będzie łączył funkcje zarówno tej bazy treningowej, ale również Instytutu Badań Sportowców, badań fizjologicznych, żeby ten potencjał, czyli który... nasi olimpijczycy będą ćwiczyć w Bieszczadach? Tak, to będzie ośrodek dedykowany dla sportowców, profesjonalistów, dla kadr olimpijskich. I ta infrastruktura będzie po prostu zbudowana w takich standardach, które będą spełniać warunki do tego, żeby mogli trenować w warunkach, jak to się mówi, naturalnych, czyli żeby te bieżnie, boiska były dostosowane do tych z wymogów, w których po prostu należy trenować i przygotowywać się najlepiej, żeby osiągać najlepsze wyniki sportowe. Piłkarze jeżdżą do Arłamowa, teraz będą przyjeżdżać do Ustrzyk? Na pewno tak. Myślę, że nie tylko piłkarze, ale również i siatkarze, i inne drużyny, bo przede wszystkim stawiamy na sport drużynowy, stawiamy na bazę i całą infrastrukturę. Ale to może być, może być uzupełnienie Arłamów i Ustrzyki? Ja myślę, że trudno porównywać ośrodek, który jest ośrodkiem prywatnym, do czegoś, co będzie ośrodkiem tutaj finansowanym centralnie. Zarówno budżetowanie będzie utrzymywania całego ośrodka, tworzenia miejsc pracy, bo tak przewiduje Widuje się, że około 150, może nawet 200 miejsc pracy powstanie w związku z tym. Na pewno rozwinie się sieć usług, które będą temu towarzyszyły. Na pewno rozwinie się gastronomia, wszystkie usługi służące turystyce. I to będzie ta taka wartość dodana. Natomiast ośrodek sam w sobie ma być tym najnowocześniejszym w naszym kraju i przede wszystkim kompletnym, który będzie niwelował braki innych ośrodków. I do tego zmierzamy. I kiedy te marzenia się spełnią? Tak, kiedyś bym powiedziała, że to rzeczywiście marzenia. W momencie, gdy zostało ogłoszone to pełnomocnictwo, myślę, że to wszystko wreszcie tak się urealniło i zmaterializowało w jakimś zakresie. Myślę, że te działania, które w tej chwili będziemy kontynuować, to znaczy zabudżetowanie w pierwszym etapie projektu, bo to również są ogromne koszty, inwestycja, która przewiduje 200 milionów złotych, więc sam projekt jest ogromnym wydatkiem. I myślę, że to są plany na najbliższe miesiące. W przyszły rok to będzie, ponieważ już oczywiście projekt funkcjonalno-użytkowy i koncepcyjność, jak ma wyglądać ten ośrodek, z czego ma się składać, już funkcjonuje i będzie to tylko doprecyzowane i przede wszystkim skonsultowane z różnymi związkami sportowymi, bo to dla sportowców tworzymy ten ośrodek, więc musi być on naprawdę przedyskutowany bardzo szeroko i przy pomocy Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, który de facto jest odpowiedzialny za to, żeby to powstało. Natomiast ja tutaj jako pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego mam nadzorować, żeby te wszystkie instytucje współpracowały ze sobą i żeby coś, co powstanie, no było po prostu takie, jakiego oczekujemy. Tyle pracy w Ustrzykach i pani chce stać się politykiem i kandyduje do Sejmu. Myślę, że ja już politykiem w jakimś momencie się stałam, bo to, że jestem radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego, to temu dowodzi. Ale chcę być takim ambasadorem Bieszczadów, przede wszystkim w parlamencie i każdy zakątek naszego województwa zasługuje na to, żeby mieć swojego przedstawiciela w Sejmie. A dawno z Bieszczadów nikogo w parlamencie nie było. Tak, myślę, że pan poseł Wrona to był chyba ostatni parlamentarzysta. To znaczy, że nie będzie pani już menadżerem służby zdrowia, nie będzie pani już dyrektorem szpitala, a wręcz przeciwnie, to co wiedzę, którą pani tam zdobyła, chce pani przenieść do parlamentu?
Ja nie ukrywam, że szpital w Ustrzykach i w ogóle szpitale w Ustrzykach, w Lesku i w Sanoku to będą mi zawsze bliskie. Chciałabym mieć realny wpływ na te zmiany, które rzeczywiście by unormowały pracę tych szpitali i spowodowały, żeby na lata funkcjonowały na najwyższym poziomie. Zawsze szpital w Ustrzykach mi będzie bliski, bo to, że jeśli bym nawet dostała się do parlamentu, w co wierzę, nie ukrywam, że jest jakaś tam powiedzmy szansa, bo usiłuję od wielu lat działać troszeczkę poza naszymi powiatami bieszczadzkimi, jak powiat bieszczadzki i leski, ale również angażuję się w takie działania, które myślę, że mają realny wpływ na zmiany w innych regionach. Działania również w ochronie zdrowia, pozyskiwanie środków, zabieganie o te fundusze. Więc wydaje mi się, że te funkcje można połączyć i zawsze będę się interesowała to, co w tym szpitalu w Ustrzykach, w Lesku czy w Sanoku się dzieje. Ale też co się dzieje w Bieszczadach z turystyką, co się dzieje w Ustrzykach jako tej zimowej stolicy Polski. To też będzie jakby pierwsze dla Pani na sercu, że jestem z Ustrzyk i dbam o Ustrzyk i dbam o te Bieszczady? To mi zawsze leżało na sercu. Ja nie ukrywam, że Ustrzyki miały kiedyś czas swojej świetności. Jeśli chodzi o tą infrastrukturę sportową, już pewnie niewielu z Państwa pamięta, że w Ustrzykach Dolnych były dwie skocznie narciarskie, był tor dla biatlonu ze szczelnicą biatlonową. Były dwa wyciągi narciarskie, które w tamtych czasach... Trasy narciarskie. Trasy były, tak, oczywiście na najwyższym poziomie. W tej chwili są to trasy, które mają homologację FIS-owską ze względu na wysokości. Był tor saneczkowy, a w tej chwili przez lata mówiło się o stadionie zimowym, który do tej pory nie powstał, nie wiedzieć czemu, a już przynajmniej 8 lat o tym słyszę. Był zakontraktowany w programie Błękitny San, więc wydaje mi się, że gdzieś tam zabrakło może jakiejś takiej czujności politycznej, może decyzyjności, może odwagi, a może po prostu komuś na tym nie zależało, żeby to powstało. I wydaje mi się, że to jest taki dobry moment dla Ustrzyk, bo można pogodzić działania, które rzeczywiście wymiernie wpłyną na rozwój Ustrzyk, Bieszczadów i mam nadzieję, że całego Podkarpacia. A może zostawić dzikie Bieszczady, nie budować tam żadnych boisk, tras, tylko po prostu zostawić piękne dzikie Bieszczady? Jeśli w mądry sposób przetransferujemy te działania inwestycyjne służące urozmaiceniu przede wszystkim tej oferty, w dobrych warunkach. Tak, turystyczne, jeśli chodzi o hotele, jeśli chodzi właśnie o infrastrukturę sportową, zarówno letnią czy zimową, o trasy rowerowe, do tego wszelkie inwestycje, które będą służyły, żeby do tych Bieszczad bezpiecznie dojechać, jak droga od A4 w kierunku Arłamowa przez Ustrzyki Dolne do Ustrzyk Górnych. Zjazd z S19, czyli od miejsca piastowego do Sanoka. No myślę, że to są takie inwestycje, o których się mówi i na które wszyscy czekamy. Do tego są zakontraktowane już i zabudżetowane inwestycje na remont małej i dużej obwodnicy bieszczadzkiej. No wszyscy jeździmy po tych drogach, więc wiemy, że są to drogi górzyste, kręte. Muszą być szerokie, muszą być bezpieczne. Gdzie nie pięknie podróżować rowerem jak w Bieszczadach, więc trasy rowerowe, które w tej chwili już zostały podpisane umowy na dołączenie się do projektu Green Velo, no to są inwestycje, które no służą, będą służyć nam wszystkim. To jeszcze na koniec zaangażujmy wszystkich mieszkańców Podkarpacia, żeby poszli 13 października do urn wyborczych i żeby oddali głos, żeby poszli do wyborów. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Przede wszystkim głosować za programami, głosować za jakąś ideą, która się materializuje, za czymś, co będzie służyło nam wszystkim, no, służyło po prostu Polsce. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że rozmawiałem z panią Dorotą Łukaszyk, samorządowcem, menadżerem służby zdrowia, dyrektorem szpitala w Ustrzykach Dolnych. Dziękuję i do zobaczenia Państwu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.